Drodzy panowie, bardzo ważna sprawa. Bardzo ważna sprawa. Wam się może coś pomyliło i wam się nie wydaje nawet, jak kobieta jest myślącym stworzeniem. Kobieta jest tak myślącym stworzeniem, że kobieta myśli więcej niż trzech mężczyzn. Jedna kobieta myśli dużo, dużo więcej niż trzech facetów. Kobieta potrafi, ja bym powiedział nawet, wymyślić więcej niż siedmiu facetów. Kobieta potrafi wymyślić, proszę panów, posłuchajcie mnie uważnie, kobieta potrafi wymyślić siedem razy więcej problemów niż jeden facet. I drodzy panowie, my nie jesteśmy po to na tym świecie, żebyśmy rozwiązywali te siedem razy więcej problemów, które jedna, jedyna kobieta potrafi wymyślić, stworzyć, wyobrazić sobie, a co gorsze, jeszcze uwierzyć w to. I dlatego, panowie, pamiętajcie, jeżeli kobieta wymyśla jakiś problem, to najważniejsze jest, abyście to wzięli natychmiast poważnie. Jak weźmiecie to niepoważnie, to kobieta wymyśli drugi problem, jeszcze gorszy. A kobieta wymyśli już dwa problemy. Panowie, to ja informuję was. Przy siedmiu problemach, które wymyśli kobieta, nie poinformuję was więcej niż o trzech, czyli będą ukryte jeszcze cztery przed wami, cztery problemy, o których nie wiecie, a te będą dużo gorsze niż te trzy poprzednie, o których się dowiedzieliście. Dlatego panowie, nie ma szans, żebyście rozwiązali jakikolwiek problem u kobiety. Ponieważ kobieta, jeżeli się rozwiąże problem, to ona powie jedno święte zdanie, ale mnie nie o to chodziło. I wtedy, drodzy panowie, najgorszym błędem jest się zapytać, a o co ci, kochanie, chodziło?